Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmiku. Dlaczego wyglądam tak, jak wyglądam? Czyli, no, nie wiem, czy wiecie, ale zbliża się Halloween. Albo już było, zależy, kiedy wrzucę ten filmik. Rok temu na Halloween był filmik, gdzie Adam robi mi makijaż taki halloweenowy. Miałam zrobić coś takiego, a skończyłam tak. Zrobiłam ankietę na Instagramie i wybraliście, że mam zrobić taki makijaż. I dzisiaj właśnie taki makijaż odtworzy, a przynajmniej spróbuję. Muszę go zawołać i zaczynamy. No siadaj. Gdzie? Tu! Przygotowałam ci dużo kosmetyków. Tu masz syf. Cicho! Tego nie widać. Tutaj masz całą kosmetyczkę. Mm-hmm. I tutaj masz dwie paletki. Mm-hmm. Jedna jest z samymi czerwieniami. Mm-hmm. Jak wygląda. A druga ma jeszcze jakieś inne kolory, jakbyś chciał na przykład dodać jakiegoś fioletu albo coś. To tutaj są też. Mm-hmm. Tutaj masz dwie szminki. Jedna jest jaśniejsza, druga jest ciemniejsza. Ale sam środek ust to czarny. No. Prawdopodobnie będziesz musiał zrobić cienie, bo nie mam czarnej. Ja zrobię inaczej. Nie, masz zrobić jak najpodobniej. Będzie. Tutaj masz jeszcze taki ledwo żyjący cień, ale on jest tutaj czarny. Myślę, że sobie dasz radę. Ja nie wiem, od czego zacząć. Pokazujesz do kamery i mówisz, co to. Nie wiem, co to. Dalej. Kobo. Tak. Teraz dostaniesz kobo na twarz. Nie wiem, jak dużo. A ma dziwną konsystencję, nie? Dużo czy niedużo? Nie wiem. Ja ci już nic nie będę podpowiadać. Reszty sobie dasz radę. Nie moja twarz, nie mój problem. Idziemy tak na groby. Chyba nie dzisiaj. My zaraz jedziemy w ogóle autem. Kark się to zmyje. No ile ty tego dajesz? Użyję tego, ale nie wiem, co to. On jest bardzo kryjący. Ile tego? Czemu palcami? A czym? Przed chwilą miałeś gąbkę w ręce. Tak? Czy rozsmarować? Ja nie wiem. Ale ty mi za kola robisz. Bo masz. Jakby kobieta za kola. Jesteś niemiły, wiesz? Na oczach też się robi? Nie wiem. Nie dojechałeś. Gdzie? Koło nosa. No bo się odsunęłaś. No przestań. Usta też? To jak takie lata 2000. Już, super, wszystko. Jestem piękna? Co żółta. Dalej? Żółta? No, jakiś tak żółty to jest. Nie wiem, czym to jest. Puder chyba. No, może tak, bo jest napisane nawet. Powder. Sauce cover. Co mamy? Jakiś puder ryżowy. Taki o. Rice powder z Vibo. I no, czym to nałożysz? Tą samą gąbką. Nie. A może pędzlem bardziej. Tym dużym. To coś robi w ogóle? No, pudruje. Jak to puder. Jakiś do dupy ten puder. Już żałujesz? Mhm. Jesteś napudrowana. Następne będzie bronzer jakiś. Honej. Ciekawe nałożenie, powiem ci, jeszcze takiego nie widziałam, takiej techniki. Idziesz z góry na dół, sobie konturujesz twarz. No to widzisz, codziennie się czegoś nowego nauczysz. A może zrobisz mi taką, wiesz, szarp, taką żuchwę? No. Nie zrobię ci, bo nie umiem. Co to jest? To jest duże. Co mamy? Browholic. Małym pędzlem. Jezus, jakim? Nie, nie używaj tego pędzla. Nie, tam masz specjalny pędzel. To jednym ruchem byś mi te brwi mógł zrobić. Nie, nie używaj. To nie jest czarne. No nie, jest brązowe. Co ci śmiejesz? Już jest inaczej. Ja też jak amor jakiś. Ja też mam takie brwi. Czy ty mnie stylizujesz na psa? Już nie masz. Co to jest? Nie, nie wycieraj mnie tym. No już. Już? No już. Co następny kierowniku? Teraz idziemy do oczu. Teraz z czerwieniem, a to jest z kolorami, bo przeważa czerwień w tym makijażu. No co ty. Użyję date night. Jak? Date nikt. Szpaczyć ich do góry. No jest dobrze. No tu jest jeszcze lepiej. No, jest okej. Okay. Ej ty ja... Teraz to trzeba rozmazać. Czy mam to ten? Rozmazać no pędzlem. Tym samym? No możesz sobie go wytrzeć. Się komunikują morsem. Super. Każdy ci pozazdrości. Mhm, chyba na cmentarzu. Wtopię się w towarzystwo na tym cmentarzu. Nie mów tak. Czemu? Nie żartuję się ze zmarłych. Czemu? Bo są żółci. Czemu żółci? Czemu żółci? Co za żart? Jest taki jeden żółty. Adam! Był. Adam! To jest taki fioletowy bardziej, nie? To jest fioletowy? Jak się nazywa? Romance Ain't Dead. To nie jest taki fioletowy. To mało. Teraz wyglądam ty jak jakaś ofiara przemocy. Tak z takim podbitym okiem. Mhm. Mhm. Mhm, nie schodzi, tak? Mhm, ja to zakryję.
Lili. A on się świeci, widzisz? Może się świeci. To jest okej. Okay. Kółko trzeba robić. Ja już to rozgryzłem wszystko. Kobietki, zapisujcie. Techniki, kółko. O kurde. No, jest. No jedno jest, jest takie, czadowe. A drugie jest takie, ty. To jest kwestia światła już. Światła? Co teraz robisz? Ja to łączę wszystko. Mhm. Raz góra. Zamknąć oczy? No, możesz, jak chcesz. A jak nie chcę? Ja bym sobie poradził. Ona w kąciku oku ma taki błysk. Nie ma. To jest światło. Coś z fleszem zrobił. Znowu date night. Trzeba mieć taką meduskę. To wygląda jak Zoro, patrz. Za mną jest taki sam. Jest super. Spodoba ci się efekt końcowy. O kurde. Jest okej. Okay. Się wydaje, że ona ma to trochę lżej, wiesz? Wydaje ci się właśnie. Dobrze powiedziałaś. Jak ci się podoba? Wyszłabyś tak z domu? Ja bym wyszła, pytanie, czy byś się wstydził ze mną. A ja bym nie wyszedł. Z tobą. Kurde, rozciera no. To cwaniaczek. Ja się czuję jak modelka taka, wiesz? Robią mi makijaż na wybieg. Na wybieg? To byłby twój ostatni wybieg już. Flashlight. O cholera. Wiedziałem, że pędzle byłoby lepiej. I co? I teraz to. Eyeliner. Ochso. Ja ci tym brew powinienem zrobić. Czemu brew? No bo tam inaczej by wyszło. Ja tu muszę sobie najpierw zarysować tło. Tu się zaczęłaś śmiechać. No bo te szpice nigdy nie wychodzą. No bo te szpice się robi jednym ruchem, a nie tam marzysz. Ej, muszę obrócić całą głowę, żeby było widać końcówkę. Ja to poprawię jeszcze. A najpierw druga strona. Dobrze. Powinnyś wybierać takie makijaże bez eyelinerów. No ten jest szpiczasty prawie, ale zaraz nie będzie. Ja jestem ciekawa, jak te usta będą wyglądać. Czy podobają ci się? To jest przykrótki jeszcze. Jeszcze dłuższy? No jak? No ty masz jakiś ten pędzel do dupy. On w ogóle nic nie robi. Tak, to się mówi słabej baletnicy przeszkadza rowek u spódnicy. Nikt tak nie mówi. Ten? Teraz co zrobiłeś? Nie no, chciałam pochwalić, ale nie. A czemu tutaj mam tutaj jakąś kreskę? Tam też ma kreski. Ale ona ma je dosłownie tutaj, a nie tu. A ty masz trochę niżej. No to są takie kropki? No ma. Ale dbałeś o szczegóły, no. U mnie te kropki bardziej pasują. Ja wiem, z szminką. A się boję. Stay eight mate. Nie matę. Stay eight mate! Ale po zębach nie. Tylko technika! Musisz patrzeć w moją stronę. Mm-hmm. No co ty robisz? No to... Chodź tu już, te no zęby. Trudno. Teraz musisz już to przeżyć. Jak ty tym operujesz? Co to jest? Co to za wzgórze? Nie ma wzgórza. Ale to orzliwe wygląda. Daj mi to zmyć. Robimy czarny. Ty tylko wyczyściłeś z tego do tych brwi? Ten pędzel? Nie wiem. No, ja mi się wydaje, że nie. Jak wygląda? Nie, na zdjęciu. Chyba koniec, jeszcze rzęsy. Patrzmy do góry. Czas mi rość na około tych ust. Błyszczyk do ust. Znyx. No, się błyszczy. Nie, ja nie chcę tego. No, ja dasz radę. Ja nie wiem, jak się to nazywa. Jak się to nazywa? Coś do rzęs. Ale przeczytaj nazwę, na by. Nie będę tego czytał. No, przeczytaj, no. No. To jest bourgeois. Bourgeois czy bourgeois? Nie, to jest bourgeois. Przestań uciekać. No bo mi wsadzasz to w oko. Nie wsadzam w oko. Polecam tą maskarę z bourgeoisa. Może nie będzie ona wyglądać na tym filmie pięknie, ale w dobrych rękach naprawdę jest fajna. Czyli moich. Tak, kochanie. Co ty robisz? Patrzę sobie na wprost i widzę tą gąbkę utaplaną w... pudrze ryżowym. No i tyle. Wygląda jeden do jeden. Jakby te rzęsy dokleić, to... Mogę dokleić. Ukleić? No możesz. Wtedy nie do rozpoznania. Ktoś by mógł pomyśleć, że to ty na zdjęciu jesteś. Bourgeois Paris. Bourgeois. No jest bourgeois. Bourgeois Paris? Mhm. Poprawia trochę ten makijaż. Dodaje ci punkty za friko, jak są te rzęsy. Bo zakrywa tą kreskę. Są niepotrzebne. Tą kreskę zakrywają. To na tyle dobrze wyszło, że te punkty są niepotrzebne. Jesteś pewny? Mhm. Widzowie ocenią,
jak ci poszło. Ostatnio powiedzieli, że jest bardzo kreatywny ten makijaż. Teraz też jest, ale trochę mniej, bo wygląda praktycznie tak samo jak oryginał. Jest nie do poznania prawie. Kreska mnie śmieszy. Prawie plagiat. O Jezu, ja widzę te usta z bliska. Zaraz zrobisz mi takie przybliżenie, ale powiem ci, z daleka to jeszcze by uszło. Ale z bliska to wygląda, jakby się do drzemu dobrała. Rzęsy. Oto skończony makijaż, ostatecznie, definitywnie. Tak, skończony. No już, tego się już nie dało lepszyć. Tak. Najwyższy level. Czego? Wszystkiego. Nikt lepiej by nie zrobił. Nawet ta o, z oryginału? Nie dorasta mi do pięt. Tak bym wyglądała, jakbym wyszła na dwór w tym. Pomyśl sobie, że spotykasz Happy Berry na ulicy i wygląda tak. Podszedłbyś po autograf? Nie. Drugą stronę bym się obrócił. W sumie? Dobra, albo wiecie dlaczego, bo wy nie widzicie tego z bliska. Tak wygląda makijaż. Jeszcze nie robię. Aha. Tak wygląda, tak się prezentuje makijaż. Tutaj warto zwrócić uwagę na tą kreskę, która biegnie aż do ucha i tutaj też. Popatrzcie na te detale. Tutaj są kropki takie, jak ta kobieta miała. Usta są czarne w środku, zęby też są czarne. Naokoło tutaj są rozblendowane. Brwi bywało lepiej. O, brwi. I brwi są potężne. Tutaj jest oryginalny makijaż, tutaj jestem ja, porównajcie sobie, napiszcie komu wyszło lepiej. I zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobało, wbijajcie naszego Discorda, wbijajcie naszego, znaczy nie naszego, na mojego Instagrama i napiszcie, czy Adam powinien znowu coś, nie? Nie? Czy powinien znowu zrobić jakiś makijaż i jak mu poszło? Myślisz, że masz zadatki na wizażystę? Myślę, że świat nie jest gotowy na kolejny. To widzimy się za rok na Halloween. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa!